Hej, cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony Cosmo i witam Was w pierwszym odcinku w 2022 roku. Niesamowite, dziwno to mówić. I dzisiaj przychodzę do Was z informacjami o Simsach, z informacjami na temat tego, co czeka na nas, jeżeli chodzi o Simsy w pierwszym kwartale, właśnie 2022 roku. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ekipa The Sims wypuszcza takie mapki, właśnie czasowe, które pokazują nam mniej więcej, co się pojawi w danym okresie i również, tak pojawiło się właśnie, tak naprawdę wczoraj, czyli 5 stycznia. I troszeczkę się dzieje, nie ma co się oszukiwać. Jestem podekscytowany, także przejdźmy do tej mapki, poeksplorujmy sobie ją i zobaczymy, cóż nowego tutaj do nas dojdzie i czy jest tak naprawdę na co w ogóle czekać. Czy być może za... zostaniemy po prostu, wiecie, zawaleni kitami, i znowu i będziemy źli. Także zobaczmy. Tak, moi kochani, wygląda nasza mapka i mamy tutaj tak zwane Simthing to Celebrate, czyli simowe rzeczy do celebrowania, coś w tym stylu. Przypominam Wam, że Simsy będą obchodziły swoje 20 22 urodziny już w lutym. Jak widzicie 4 lutego Simsy miały swoją premierę i rok temu było to 21 lat. W tym roku Simsy będą miały już 22 lata, więc na pewno w związku z tym coś ciekawego się pojawi. No ale dobrze, przejdźmy do tego, co mamy na tej grafice. Szkoda, że nie robią w ogóle tej grafiki na wszystkie języki, w sensie nie tłumaczą. I tylko mam wszystko po angielsku, nie wiedziałem tych grafik nigdzie po polsku. Także to jest ciekawe, że taka ignoracja językowa nastąpiła, nie wiem dlaczego. Ale też w innych językach nie widziałem, także jestem ciekawy. I pierwszą rzeczą, którą mamy, to znaleźć sposób na jej z nowym pakietem rozgrywki, który będzie polegał na urządzaniu imprezy miłosnej związanej z miłością, bo jak widzicie, a game pack that throws a party for love. Także jestem ciekawy, o co tutaj może chodzić i na tym się troszeczkę na samym początku zatrzymamy, ponieważ mi tutaj zupełnie szczerze wydaje się. I tak troszeczkę podejrzewam, że może to być właśnie. Pakiet rozgrywki, który polega na ślubach. Śluby nie zmieniły się od dawna. I fajnie by było, jeszcze szczególnie ta miłość, która tutaj została zawarta, fajnie by było dostać, wiecie, na przykład więcej sukni ślubnych, garniturów, w ogóle jakichś takich bardziej oficjalnych ubrań, więcej w ogóle scenariuszy jakby ślubnych, jakąś taką może bardziej rozwiniętą ucieczkę, po prostu sprzed ołtarza, czy coś w tym stylu. Ja bym bardzo, bardzo coś takiego właśnie chciał, to by mi się mega podobało. A, ale również jakieś właśnie, wiecie, dzielenie się tortem, bo tego na przykład nie ma, a w obrzędnych częściach to było, jakieś takie, wiecie, bardziej większe imprezy weselne, rzucanie, nie wiem, kwiatami, czy coś, albo w ogóle jakaś taka animacja, że na przykład, nie wiem, rodzic prowadzi Sima do ołtarza, to by było tak super i myślę, że to może naprawdę fajnie rozwiązać i to jest akurat coś, co dodaje takiego troszkę gameplayu rodzinnego i, i, i coś takiego mi naprawdę by pasowało, także jestem ciekawy, co myślicie o moim pomyśle, ale tak zasadniczo to może być, nie wiem, zupełnie inna też jakaś impreza, albo wiecie, co by mogło jeszcze zostać dodane na przykład w takim, w takim z takim pakietem, taki Simowy Tinder, coś w tym stylu, bo to też by się przydało. Nie mamy takich aplikacji randkowych jeszcze, z tego co wiem. Także to też byłaby naprawdę bardzo fajna opcja. Ja jestem z takim pakietem, no ale równie dobrze mogłoby to być, wiecie, zupełnie, zupełnie co innego. Jedynie że mnie troszkę zawodzi, że jest to jakby jeden klimat totalnie, że będzie to związane z imprezą po prostu. Witam Was, Kasper, z przeszłości, ale skrolując sobie Twittera, zauważyłem, że jest to duża dyskusja o tym, że kiedyś, kiedyś temu w ankiecie społecznościowej od twórców The Sims pojawiło się właśnie coś w stylu tego, co zostało zapowiedziane w ankiecie, właśnie tej. I mniej więcej pojawił się tam opis właśnie tego, jak taki dodatek mógłby wyglądać. Więc ja go wam przeczytam: nazywałby się on The Sims 4 Życie Miłosne. jego opis w tej ankiecie brzmiał tak: Simowie zainteresowani sprawami serca będą zadowoleni z The Sims 4. Życie miłosne. Wybierz się na różne romantyczne randki w zupełnie nowych lokalizacjach lub zostań swatką dla swoich znajomych, przeżyj weselną zabawę i dramat, porząd rodziców o pozwolenie na spędzenie miesiąca miodowego. Chodź na randki, umawiaj się na pierwsze randki, randki w ciemno lub randki grupowe w różnych nowych miejscach. Od jakiegoś ogrodu zakochanych po Moonlit kawiarnie wraz z prywatną sceną koncertową. Bądź swatką. Ćwicz swoje umiejętności dobierania partnerów, umawiając swoich simów na randki, udzielając romantycznych rad i poruszając się w dramacie randkowym jako swatka. To też by mega ciekawe. I kolejna rzecz to urządź wesele. Wesele są teraz większe niż kiedykolwiek. Poproś rodziców simów o pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przejść zabawę na wieżarze kawalerskim lub panieńskim, a nawet zaplanuj szczegóły swojego wielkiego dnia. I powiem Wam zupełnie szczerze, że opis tego, który Wam teraz przeczytałem, mi się bardzo podoba, ponieważ nawet to są tutaj rzeczy, o których nie pomyślałem. Na przykład, bycie z fatką W życiu by mi nie przyszedł ten temat do głowy. I to jest mega super. Nawet proszenie rodziców to jest takie. Dające vibe, wiecie, pokoleń, trochę można powiedzieć, imprezy panińskie, kawalerskie yy, i, i tak dalej. Mega świetna sprawa, jestem zachwycony. Mam nadzieję, że coś takiego się pojawi. Jeżeli to będzie to i będzie to tak jak w tym opisie, to naprawdę będę, będę bardzo zadowolony, yy, bo jest tutaj już dużo, dużo rzeczy, yy, które pasują mi bardzo do tego i mega mi się podobają. Także jestem ciekawy, co wy byście sądzili o takim pakiecie. Czy jesteście, jesteście zadowoleni, czy być może dodalibyście coś do tego jednak innego. Yy, być może coś tutaj się wam po nie podoba. Niektórzy narzekali troszeczkę o proszenie rodziców Simów o pozwolenie na zawarcie małżeństwa, ale to może być wiecie, jaka opcja po prostu taka opcjonalna, no nie? I tyle. Także mi się bardzo podoba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może będzie to na tyle dobrze rozwinięte, że będziemy zadowoleni, bo jakby ostatnie pakiety, a w szczególności Wystrój Marzeń, pokazały, że ja i potrafię tworzyć dobre pakiety. Tak samo zresztą Refresh Dnia Wspa, więc zobaczymy, co, co z tego po prostu wyjdzie. I ja mam nadzieję, że będzie dobrze I, i czekam na to. I wydaje mi się, że to wszystko jakby idzie całkiem, wiecie, po kolei, więc wydaje mi się, że ten pakiet już w, w styczniu może się pojawić. Także jestem w szoku i będę czekał bardzo mocno. Następnie mamy dwa, słuchajcie, kity. kity? Nie wiem, jak to do przetłumaczyć. Są to dwa kity pełne życia. Vibrant chyba tak można przetłumaczyć. Takie wiecie, ekscytujące, coś w tym stylu. Które celebrują zaciekłe projekty, zawzięte, srogie. Nie wiem, coś w tym stylu. Nie jestem dokładnie w sumie pewny, co, co to może być. Nawet nie daje mi to żadnej, rzekłbym wskazówki do tego, o czym tutaj można myśleć. Ale zasadniczo, jeżeli o to chodzi, no, no wydaje mi się, że to też będą właśnie jakieś takie outfity imprezowe, coś w tym stylu. No i wiecie, nadal są to dwa kity, niestety. Więc y, smutno, że dwa kity, a nie na przykład jedna akcesoria czy coś, to akurat dosyć y, przykre. Natomiast, y, jeżeli to już będzie kit, to ja, je ja proszę, niech to będzie kit z gameplayem. Mieliśmy jeden kit z gameplayem i to były to odkurzacze. I mam nadzieję, że teraz po prostu coś nam dodadzą, na przykład, nie wiem, jakieś rzeczy dla dzieci, jakiej, coś, cokolwiek, co jest związane z gameplayem. Naprawdę, proszę, o nic więcej nie proszę, tylko to, żeby był jakiś gameplay w tych kitach. Już mam dosyć tych ubraniowych. Te meblowe jeszcze niektóre były spoko, ale ubraniowe no jakoś do mnie totalnie nie przemawiają, więc czy cieszę się na kity? Raczej nie do końca, ale wy to już wiecie i znacie moją opinię na temat kitów. Następnie mamy prezenty, które powstały w kolaboracji, we współpracy ze społecznością simsową i dodatkowo jeszcze zostało dodane, że w grze i poza nią, um, więc jestem ciekawy o co tutaj chodzi. Wydaje mi się, że mogą to być, może to być znowu Coś w stylu tego, co zostało zrobione jakiś czas temu, że po prostu obiekty od twórców, którzy tworzą mody, zostały dodane do gry. I wydaje mi się, że tutaj coś takiego również by mogło być właśnie w tym stylu. To, to było bardzo fajne, bo dostaliśmy darmowe obiekty, które wyglądają dobrze, i które pasują tak praktycznie wszędzie I, i dla mnie to było naprawdę bardzo spoko opcją, więc mam nadzieję, że to będzie nadal coś takiego, ale liczę też, że być może wiecie, będzie to coś nowego, o czym jeszcze nie słyszeliśmy. Wydaje mi się że też, że może to być tak zwany refresh rodzinkowy który już został zapowiedziany wcześniej i, i właśnie to, co było mówione, że ćwirowie dostaną refresh, że siostry kaliente dostaną refresh i nawet jedna właśnie twórczyni z, z naszej społeczności, czyli Plambela mówiła o tym, że została pobrążona o właśnie refresh ćwirów, więc wydaje mi się, że to też może być to, co tutaj jest zapowiadane i w sumie wcale bym nie był zły, gdyby to było coś takiego, ja nawet bym się cieszył, bo powiem wam zupełnie szczerze, że ciekawie to by wyszło, ale tak jak mówię, ja dalej wolałbym jakieś takie darmowe rzeczy, typu rzeczy do kasy. I obiekty budowania i kupowania. Oczywiście, aktualizacji darmowe wszyscy to kochamy. Ze mnie mamy darmowe, globalne jedzenie z całego świata, z całego globu, które po prostu zjednoczy simów, sprowadzi ich w jedno miejsce. Więc po prostu najprawdopodobniej dostaniemy darmowe jedzenie w aktualizacji. Spoko dostawaliśmy już wcześniej, albo nie wiem, w tej takiej szybkiej dostawie ekspresowej. Kto wie, może coś tam się też pojawi nowego z jedzenia. Czy jedzenie jakoś mocno jara? Chyba nie, fajnie, że to zostanie dodane, ale jakoś zachwycony mocno nie jestem. I tutaj na dole mam jeszcze zapowiedziane, że plus kilka nowych małych niespodzianek. Więc jestem ciekawy, co tutaj się kryje pod właśnie tym. Co sądzimy o tej mapie? Jestem ciekawy, jak, jak myślicie, co tutaj w ogóle dojdzie. rzeczą, która mnie najbardziej zachwyciła, to jest zdecydowanie ten pakiet rozgrywki. I myślę, że tutaj będę się najbardziej tym cieszył i mam nadzieję, że wyjdzie on szybko, bo ostatnie miesiące w Simsach to no, nie było nic szczególnego. Także mam nadzieję, że to będzie coś bardzo, bardzo spoko. Oby tak było, proszę. Niech to da nam po prostu dużo gameplayu, że będziemy mogli się bawić po prostu przez długi, długi czas, bo naprawdę ostatnio w Simsach posłucha, wiecie, same kity i nic więcej, tak naprawdę. Kity mnie, jak mówiłem, nie interesują no i ja myślę, że tutaj zostanie jednak też dużo dodane w aktualizacjach do gry, także na to również bardzo, bardzo, bardzo czekam. Jestem ciekawy, co Wy sądzicie, jaka jest Wasza opinia na temat tej mapki, czy liczyliście coś więcej? No wiecie, nie liczyłem, że zostanie dodany dodatek do Simsów tak wcześnie, jednak na początku roku, jeżeli bym obstawił taki maj czerwiec z reguły tak jest więc dodatek dopiero jakoś wtedy i cóż mam nadzieję że wasz rok dobrze się słuchać zaczął moi kochani mam nadzieję że to będzie dobry rok dla simsów czekam bardzo bardzo na to bo uważam że simsom po prostu należy się dobry rok bo 2021 był taki średni także jestem ciekawy co myślicie o tej mapce co sądzicie że dojdzie napiszcie oczywiście w komentarzach jaki wy macie pomysł bo być może pomyślicie o czymś zupełnie innym niż ja Dajcie znać, dziękuję wam wszystkim oczywiście bardzo, bardzo mocno za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia następnego i pa, jeżeli wam się ten film podobał, zostawcie subskrypcję, lajka i oczywiście komentarz, bo jestem ciekawy tego, co wy sądzicie, do zobaczenia następnego i buziaczki, pa!